Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia nietypowej, ponieważ wyjazdowej tygodniówki z pięknego miasta Warszawy, poświęconej oczywiście ważnym wydarzeniom militarnym i przemysłowym z Europy i świata. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, który przygotowaliśmy dla Was z Dawidem Kamizelą, tradycyjna prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu na dole, no i o tym, że możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite. No i oczywiście możecie wesprzeć Dawida w kanale jego Patronite. Na dole macie link w pierwszym opisie pod filmem, znaczy w pierwszym komentarzu. I po tym paśmie autoreklamy zapraszamy do obejrzenia przygotowanego materiału. Jest trochę naprawdę ciekawych newsów ze świata, z Polski i ze świata dotyczących przemysłu. No i zaczniemy od konkursu Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności. Ważny konkurs pokazujący to, jakie wyroby polskiego przemysłu obronnego są obecnie przy końcówce rozwoju albo są bardzo wysoko oceniane nie tylko przez jury konkursowe, ale generalnie przez wojskowych. No i chyba nie jest tajemnicą, że zwycięzcą tego konkursu jest bojowy wóz piechoty Borsuk. Wbrew różnym tam pojawiającym się głosom, z Borsukiem wszystko jest w porządku. Ten pojazd miał miejsce, znaczy pojazd chyba można już powiedzieć, że zakończył albo kończy testy kwalifikacyjne. Z Dawidem mieliśmy Z Dawidem mieliśmy przyjemność w zeszłym tygodniu oglądać próby bojowego wozu piechoty Borsuk na poligonie Drawskim. To były próby wodne, czyli pływania pojazdu, strzelania do celów na brzegu z wody prowadzonych oraz odpalanie w tym tygodniu było przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. I to były już ostatnie takie testy, które wieńczą proces kwalifikacyjny Borsuka. Więc można się spodziewać, że oczywiście tam będzie pewien lag z obiegiem dokumentów w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo to przemysł z wojskiem muszą ustalić tam wszystkie poszczególne papierki, podpisać. No ale jest praktycznie pewnym, że to już jest ostatnia prosta w sumie. Bo tak można powiedzieć i że pojazd... Na to przynajmniej liczymy. Tak, że zostanie podpisana pewnie stosowna umowa, może jeszcze nawet przed MSPO albo nawet na MSPO, bo... Tak, no i przyznam, że ja się spodziewam na MSPO, bo to zwykle jednak wszyscy starają się, żeby to był taki mocny akcent, nie? Ale zobaczymy, w każdym razie w najbliższych miesiącach to było ujęte, nie? Więc... Tak, z tych testów widzieliście takiego małego shortcika 40-sekundowego wrzuconego na kanał. Przygotowujemy większy materiał o Borsuku, który się pokaże prawdopodobnie dopiero w wakacje. Natomiast chcemy, żeby to był fajny materiał, żeby można było pokazać troszkę więcej niż do tej pory było pokazywane na temat Borsuka i żeby można było powiedzieć troszkę więcej o Borsuku. Dlatego chcemy poczekać na koniec testów kwalifikacyjnych i na to, żeby wojsko przyjęło ten pojazd do służby, bo wtedy myślę, że będziemy mogli po prostu więcej Wam przekazać. Natomiast jeżeli chodzi o drugie miejsce, no to słuchajcie, radar wstępnego wykrywania celów P18PL. To też jest dość ciekawa sprawa, ponieważ no, są to radary, które są... Potrzebne, delikatnie. Potrzebne wiesz, u nas. Ogólnie wiesz co, powiem Ci, że ostatni tydzień to jest tak, kilka takich mocnych akcentów, nie? Bo mowa o tym, że już prawie, że de facto w losie są pierwsze elementy IBCS-a. To, co się dzieje w Radomiu, czyli jakby te spięcie tych wszystkich trzech jakby poziomów, ale to zaraz o tym będziemy mówić. No i P18PL. Dość wiadomo, PCLP jest tą drugą częścią tego, czyli tak system pasywny, P18PL no to jest system aktywny, tak? Tylko pracujący na odpowiednich falach. Kurczę, wiesz, no czekamy z niecierpliwością na te radary, czekamy też na to, żebyśmy mogli je produkować, PIT-Radwar, w odpowiednich ilościach, bo zapotrzebowanie na radary, nazwijmy to tak, no, wstępnego wykrywania, tak? To jest jedno. Na radary de facto kierowania ogniem, tak? Czy już bystre, potem już te radary, które dopiero mają wejść, czyli SAJNy, tak, w paśmie CF. Wiesz, to jest całe spektrum i rozbudowa jakby mocy produkcyjnych, żeby to udało się zrealizować w takich ilościach, jakie są przewidziane dla Narwi, dla Wisły. No trzymamy kciuki, nie? Żeby to wszystko się spięło, bo potrzeby są gigantyczne. Naprawdę są gigantyczne. To są potrzeby rzędu, licząc tak, te kilka klas radarów, to jest kilkaset radarów, nie? Tak. No przemysł będzie miał co robić przez najbliższych parę dekad, tak? Tak, jak pokazał, tak, dosłownie. A jak pokazał konflikt na Ukrainie, radarów nigdy dość. Tak, to oczywiście. Tak. Należy pamiętać, że właśnie to, co mówimy, czyli P18, Bystre, SAJNy i tak dalej, to są radary, które się uzupełniają, tak? To nie oznacza na przykład, że my wprowadzimy, nie wiem, zamówimy sobie 20 sztuk P18PL i to jest jeden radar. Nie, bo to jest radar, który de facto służy do pewnych... Wąskiej gamy przeznaczenia. No, w pewnym stopniu tak, bo to nie jest radar wszechstronnego ostrzegania, pracujący na coś długich falach. To, żeby nie powiedzieć, że
to jest radar, który wykrywa samoloty niewidzialne dla radarów, nie? Bo pójdziemy w taką tanią, no nie, taką tanią publicystykę. Natomiast to jest radar mający o wiele większe szanse detekcji tego typu celów na większych odległościach z powodu czystej fizyki, nie? Więc to jest pierwsza kwestia. A dwa to są oczywiście te radary kierowania ogniem, tak? Które już dla małej Narwi, w zasadzie dla dużej Narwi, tak, muszą powstać i potrzeby na nie będą też, kurczę, gigantyczne, tak, no bo de facto ponad 50 radarów, tak, tak, tak. Znaczy, drodzy widzowie, zwłaszcza przez pryzmacie konfliktu ukraińskiego, nie istnieje coś takiego jak za dużo radarów. Nie. To chyba tak to trzeba stwierdzić, tak, że zawsze się jakiś znajdzie, bo one nigdy nie działają wszystkie naraz. Oczywiście część jest zepsuta, część zniszczona, część naprawie, tak. One pracują. Tak, część wykonuje manewr, tak, no tak. Bo... Musi, tak. Musi generalnie. Tak, tak, tak. Zaletą, powiedzmy, tego, że my znowu wpinamy to w IBCSS, to, że w troszkę innych czasach jednak polegało to na tym, że jakaś tam zespół ogniowy, czy jednostka ogniowa, to miała sobie te, nie wiem, niech będzie, 4 wyrzutnie, tak? I radar. I w momencie, w którym ten radar zmienił pozycję, to de facto cały zestaw zmienił pozycję, tak? I był jakby wyłączony z tego równania na ten moment. Przy IBCS-ie już nie ma zupełnie o tym mowy i jeżeli będziemy mieć, no nie wiem, na przykład 2-3 jednostki Narwi, tak? Jakąś tam jedną jednostkę Wisły, to de facto, wiesz, dla magazyniera to może być w tabelce, że tu jest Wisła, tu jest Narew, tak? A tam po prostu dla operatorów to będzie, że aha, dysponujemy łącznie 12-15 wyrzutniami, 3 radarami na przykład 2 klas i na przykład 2 wyrzutniami z pociskami PAK-3 MSE, takim już, wiesz, Silver Bullet, tak? I w momencie, w którym jeden radar gaśnie sobie, zmienia pozycję, albo, no, nie daj Bóg, to się zdarza, zostanie zniszczony, albo będzie jakieś uszkodzenie mechaniczne, tak? Wpadnie do rowu, niech będzie. To nagle nie znika nam 1/3 potencjału, nie? Więc to nasycenie radarami, tak, jest potrzebne, ale też trzeba powiedzieć, że IBCS jakby zwiększa elastyczność tego, bo de facto prawie każdy radar może posłużyć do tego, żeby zrobić sobie ten track, potem naprowadzić pocisk. Dzięki temu, że to są też pociski z głowicami aktywnymi. Znowu, temat rzeka, nie? Tak. Natomiast tak, fajnie, ja kibicuję temu radarowi. Trzecie miejsce, właściwie egzekwo z drugim, zajął mobilny, wieloczujnikowy system zabezpieczenia granicy. Czyli też kolejna ważna, potrzebna sprawa, ponieważ no, ten atak hybrydowy na Polskę, bo to był atak hybrydowy na Polskę w wykonaniu Rosjan i Białorusinów, no dał wszystkim do myślenia. Tak, granica jest zabezpieczona, powstała bariera na granicy i słuchajcie, tam ktoś się może śmiać, że ktoś się próbował przekopać, że ktoś wyciął jedno szczebelko i próbował przejść. Nie, to chodzi o to, żeby skokowo utrudnić pokonywanie granicy. Albo żeby służby poprzez system monitoringu miały zdecydowanie prostsze zadanie w wyłapywaniu ludzi, którzy próbują tą granicę pokonać, tak? I to też jest taki wyraz, to, że to jest drugie egzekwo miejsce z radarem P18PL też pokazuje troszeczkę, jaka jest gradacja ważności, tak? No i słuchajcie, czwarte miejsce, ciekawa sprawa, niszczyciel min projektu 258 OR Albatros, czyli słuchajcie, nasza mewa, którą mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze zobaczycie. Tak, mamy taką nadzieję. Albo w zeszłym tygodniu, ponieważ... Tu się bije się w pierś, tak, to... Ale to już jest jakby... Tak. Montaż może nie jest najszybszy, ale za to nie jest najlepszy. Nie mogę sobie darować, sorry. Zrobiliśmy bardzo dużo... Żeby był najlepszy. Tak. Czy będzie najlepszy, to już było, ocenicie. Tak. Tak? Natomiast powstał, słuchajcie, bardzo fajny materiał z Mewy. Jeżeli go zobaczycie wcześniej, to super. Jeżeli go nie zobaczycie, to tylko wam powiem, że materiał jest zrobiony troszkę inaczej. Nie chcieliśmy robić jakichś fajerwerków, że wiecie, macie miliard kamer, jakieś bieganie po okręcie. Tam, gdzie mogliśmy się przejść, to się przeszliśmy. Natomiast nam bardzo zależało, żeby był wywiad, i to dłuższy wywiad, z dowódcą okrętu i z dowódcą dywizjonu. Tak. Ponieważ w tym wywiadzie, jak się wsłuchacie, jeżeli jeszcze nie widzieliście Mewy, to zobaczcie, jeżeli jeszcze się nie pokazała, to przepraszamy, lada dzień dosłownie na godzinę to się pojawi. Poczekajcie, to było chamskie. Tak. Natomiast w czym rzecz? No dwie sprawy. Dowódca okrętu i dowódca dywizjonu bardzo ładnie tłumaczą, dlaczego te okręty są ważne, po co one nam są potrzebne, jaka jest ich rola na Bałtyku, jaka jest ich rola, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo polskie morskie. Słuchajcie, fajny, ważny wywiad, warto się naprawdę wsłuchać, co mówi i dowódca okrętu, i dowódca dywizjonu, ponieważ tam padają rzeczy, których wcześniej nie było w różnych wywiadach. Tak, wydaje mi się, że kilka takich rzeczy można wyciągnąć. Nawet, wiesz co, najpierw, że to nawet nie tylko odnośnie samych niszczycieli min, ale jakby niszczenia min, tak to określił. No ale to już oby kwestia była do obejrzenia jak najszybciej. Piątego miejsca nie ma. Nie, no jest rakieta suborbitalna z napędem hybrydowym Perkun, potem Myślałem, mamy że... lekki opancerzony transporter rozpoznawczy LOTR.
Potem mamy system łączności wojskowej Silent Network. To jest ciekawa sprawa. Nie słyszałem nawet. Służba więzienna potem ma swoją rzecz. No. System łączności dyspozytorski, system łączności bezprzewodowej i tak dalej, i tak dalej. No, ale to już... Natomiast chcieliśmy się skupić na tych pierwszych trzech miejscach, no bo Albatros, czyli projekt 258 ORP Albatros, no to de facto to jest trzecie miejsce, bo drugie, dwa drugie miejsca są ex aequo. Aha, w ten sposób. Tak. Po ambitnym przearanżowaniu scenerii, czyli po usunięciu laptopa, część kolejna. Słuchajcie, ciekawostka. Podobno APR 155 mm i Pirat, ale jako pocisk są całkowicie gotowe do produkcji. Tak, różne tam wiewiórki w koronach drzew tam powiedziały, że komplet dokumentacji jest opracowany, jest w Polsce i w zasadzie, jeżeli zostanie podjęta decyzja wojska, to wszystkie fabryki w to zaangażowane mogą po prostu produkować APR-y 155 i Pirata. I to nie znaczy, że my każdą śrubkę oczywiście będziemy produkować w Polsce, tak? Bo takich cudów to nie ma, ale mamy możliwość wdrożenia i Pirata, i przede wszystkim APR-ów 155 mm programu Szczerbiec. Natomiast pytanie, co z tym zrobi wojsko, tak? Na jakim etapie to jest, jeżeli chodzi o kwestie wojska i o kwestie armii? To jest ciekawe i chyba jeżeli chodzi o taki heavy metal nasz polski, to... Wiesz co, no, jest jeszcze temat tej jakby opelotki, tak? Czyli... Tak. Bo chyba jeszcze warto to powiedzieć, bo tu się oczywiście była pewna kwestia zamieszania z armatami ZU-23-2, ZUR-23-2 i tak dalej. W tryby. Znowu jak zwykle w każdego raza. W każdym razie, słuchajcie, tak, w Rzeszowie na lotnisku jakby całkiem słusznie siły zbrojne zebrały, wiecie, tą triadę jakby symbolizującą, nie tylko symbolizującą, będącą modernizacją polskiej obrony przeciwlotniczej, tak? Czyli systemy Wisła, czyli Patrioty, małą Narew, czyli ten taki wstęp do tej dużej Narwi, tak? Która jest na radarach Bystra jeszcze, na pociskach CAM, nie CAM-ER, ale system krótkiego zasięgu i Pince, czyli system bardzo krótkiego zasięgu. I to jest bardzo pożądane, bo należy się cieszyć, że pierwsze takie trzy programy jakby uzupełniające się są prowadzone. Kolejny system trafiają po prostu do sił zbrojnych RP. Dwa, że oczywiście właśnie działamy w kwestii zaczątku to, o czym mówiliśmy pod względem MBCS-a, tak? Czyli jednak te systemy, żeby ten cały parasol powietrzny był skuteczny, muszą być komplementarne, tak? IBCS, kwestia działania tymi systemami razem przy współdziałaniu z IBCS-em dopiero przyjdzie, żeby nie było. Natomiast to nie oznacza, że już w tej chwili nie można ćwiczyć pewnych rzeczy odnośnie ugrupowania całego systemu przeciwlotniczego, dowiadywać się, jak faktycznie te radary ze sobą działają, choćby czy to, co jest robione w warunkach laboratoryjnych, czyli że nie będzie jakiejś interferencji pomiędzy radarem, nie wiem, MPQ-65 Patriota, a nie wiem, Bystrą, choćby, tak? Wiadomo, wszystko można policzyć, wszystko można sprawdzić niby w komorach bezechowych, a potem, jak się postawi jeden system obok drugiego, no to mogą wyjść kwiatki lub nie, tak? Więc to trzeba robić, bardzo fajnie, że to jest robione. I ja oczywiście, jak zwykle, tak, musiałem wrzucić ziarenko piasku, to ziarenko nie dotyczyło samego działania, bo działanie jest bardzo słuszne. Ono dotyczyło jedynie, powiedzmy, przekazu, którym zostało ujęte, że te systemy nie mają nic jakby ze sobą już posowieckiego. Ja rozumiem zamysł tego wpisu, bo... Zamysł był słuszny, tak. Natomiast ktoś zapomniał o tym, że to się rzuca wszystkim w oczy, to ZU-23-2 z orodowodzie 59 rok ze tak. Związku Radzieckiego. Nie? Co też jest takim dużym uproszczeniem, no bo powiedzmy, że tam w zasadzie tylko armata została oryginalna, a tak, no, cała reszta w zasadzie... Mechanika armaty, nie? No bo tak, to się nie zmieniło. Tak, a cała tak. Reszta jest, nawet amunicja jest już o niebo lepsza tak. Niż była, więc celowniki to w ogóle nie ma słuchaj, co porównywać. Kwestia, ile tej amunicji mamy, to jest tak jak z APR-em 155. Mamy amunicję, którą należałoby w odpowiednich ilościach kupić, tak? A, no tak? I wtedy ona gdzieś, legendy miejskie mówią, że ona gdzieś tam niby jest, tak? W jakichś małych ilościach. Natomiast ona jest opracowana. I to też jest faktycznie istotne, żeby no tak. Do tych pilic odpowiednią ilość takiej amunicji podkalibrowej tak. Kupić. Tak? Tak. Bo to, wiesz, to też jest jakby kwestia. I znowu, po Ukrainie z Szoradu chyba już się nie, z Fałszoradu już się chyba nikt nie śmieje, bo okazuje się, że tym ostatnim piętrem, które wychwytywało kalibry, no to był tak, tak. Bardzo improwizowany Wiszorad, nie? Tak, to Gepardy jakby tutaj też dużo rzekomo zmieniły, nie? W tej kwestii paradoksalnie, tak. Ale i osy, tak się mówi, że tak. No. Natomiast słuchajcie, żeby nie było... Pilica ma swoje wady i zalety. Pamiętajmy, zaczęliśmy od pilicy
od tych kilku zestawów, które w tej chwili są. Tam są faktycznie armaty ZU-23-2, kolejnej iteracji, które oczywiście mają nowe napędy, które są wiele dokładniejsze, o wiele szybsze, tak? Które mogą być zdalnie już sterowane, które mają stoliki startowe dla pocisków Grom Piorun, tak? Które mają... Każda armata ma swój kanał optoelektroniczny. I tak szczerze, głównym efektorem jest Grom i Piorun, tak? Tak, way, tak, tak. Te... Armatka jest... No, nie zaszkodzi, tak? Faktycznie zaszkodzi. Takiego, wiesz, szachetę na przykład strzelając dwa pioruny do jakichś kilku pocisków manewrujących czy kilku BSP, to lepiej potem mieć tą armatę i spróbować jeszcze coś nią sięgnąć, tak? Natomiast, wiecie, ta armata, kurczę, no mówmy się, no... Znaczy, jakby wskazać, co jest w tej chwili najgorszym, najsłabszym punktem tego systemu, to jest armata. Ale... Aha, izraelski radar, ale to... To się wytnie. Dosłownie. Na tym poziomie, jak powiedzieliśmy, to się wytnie. Wytnie w sensie, że to się usunie, to się dosłownie zmieni w sensie ten radar. Tak, w ramach umowy na kolejne pilice te pierwsze baterie mają być dostosowane jakby do jednorodnego standardu. 21 systemów, czyli mają być kupione plus zmodernizowane. I radar izraelski ma zniknąć, ma zostać zastąpiony już naszym radarem. Więc tak, no, to mówi będzie się, że izraelski radar do wykrywania małych dronów nie radził sobie z wykrywaniem małych dronów. To tak z tą rosyjskim urządzeniem, które służy do wykrywania, tylko nie wykrywa. Tak. Tak. Natomiast też pamiętajcie, że nawet te armatki 23 mm zdwojone mają sens, ponieważ Zury mają jedną dużą zaletę, one mają małą sygnaturę termalną. Jeżeli są przykryte Berberysem lub czymś innym, to jednak załoga takiego śmigłowca szturmowego, zwłaszcza jeżeli tam nie ma, jest jakaś topowy radar, ani topowe systemy termalne i optoelektroniczne, jak na przykład, nie wiem, w K-52 albo Mi-28, no to może mieć nieprzyjemną niespodziankę, tak? Tylko, że Jarek, to ja wolę jednak po prostu posłać gościa z piorunem. No niby tak, wiesz. Nie, ale też ma to jakiś tam, powiedzmy, sens? Jako któryś tam punkt tak, doklejony trochę, do całego systemu. Natomiast trochę tak. Niefortunnie było, że faktycznie no, to dwa z tych zdjęć, jakie się pojawiły, to zdjęcia tak, tych armatek. Jeszcze słuchajcie, na Jelczach, co wyglądało jak jakiś hibernat, tak, jak jakieś technikalsy tak. Z Afryki, a to nie tak, nie? To idea jest zupełnie... Więc słuszne założenie, które tak. No, w praktyce troszkę... Tak. Bo słuchajcie, cały czas mówiąc o tych trzech komponentach, tak? Naprawdę prawdziwej rewolucji, która w tej chwili ma miejsce w kwestii obrony przeciwlotniczej, tak? Można było po prostu pokazać to lepiej. Można było pokazać, tak, troszkę inaczej faktycznie. Natomiast, no wiecie, jest prawda czasu ekranu i ta prawda czasu ekranu była trochę niefortunnie chyba dobrana w tym twicie Monowskim. Natomiast chyba to jest ważne, co powiedziałeś, czyli w tej chwili rewolucja dzieje się na naszych oczach, a mianowicie, jeżeli jeszcze 4 lata temu mieliśmy obronę przeciwlotniczą, znaczy inaczej, to chyba najlepsze dość powiedzieć, że chyba te baterie kamów dostarczone to mają więcej kanałów celowania niż miała cała polska obrona przeciwlotnicza do tej pory. Bo to, i to chyba nie będzie kłamstwo. Nie, to nie będzie tak kłamstwo. Mówiąc szczerze, nie? Czyli, wiecie, dwie baterie przejściowe. Jedna bateria, dwa z... Tak, przejściowa bateria nawi i chyba można powiedzieć, że tam było więcej kanałów, jest teraz więcej kanałów celowania niż miały cała obrona przeciwlotnicza. Tak, no wszystkie nie? Kuby, tak by wyszło. Tak no. By wyszło. Słuchajcie, tylko miejmy tutaj proporcje. To dalej jest szczątkowa obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu, ale jeżeli my w tej chwili mówimy, że szczątkowa obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu jest w stanie w tej chwili zwalczyć więcej celów niż wcześniej cała obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu, to musicie sobie w tej chwili uświadomić, w jakiej czapie byliśmy. Tak. I słuchajcie, tak to chyba... i teraz znowu, bo czasami jest taki trend, ja się z nim nie zgadzam, społecznościówka generalnie w social mediach, że tak się wali w ten mon jak w bęben, że nic się u nas nie udaje, że jest kapa, że jest źle, że Jezus Maria. Słuchajcie, zmiany, które są robione, na przykład w zakresie obrony przeciwlotniczej, są naprawdę rewolucyjne. I to tak bez słodzenia monowi, nie? Kupujemy topkę, kupujemy drogie zestawy, kupujemy top, naprawdę to, co jest najlepsze na rynku, albo jedne z najlepszych opcji, tak? Jedne na przykład z dwóch najlepszych opcji, jak w przypadku Narwi. I no tak, no w zasadzie, no bo co masz? Masz Kama i masz Iris TSLM, nie? Trochę no tak, inne zestawy, jeżeli wycinamy, ale... jeżeli wycinamy ofertę jakby izraelską. Tak, no dobra, okej, okay. No to z trzech, dobra, no, to z ale trzech. Ale wiadomo, tak, że ale kwestie wiadomo, techniczne że... to jest jedna, a polityczne to jest tak, druga. No to dobrze, to z trzech. No. Dobrze, że Dawid zachował rewolucyjną czujność. Natomiast jakbyście na to nie patrzyli, no to zmiany są naprawdę nieporównywalne z tym, co tak. Było i nawet z tym, co kiedyś planowano, tak? To faktycznie to zmierza w dobrym kierunku. Płacimy za to oczywiście bardzo wysoką tak, cenę no. Finansową. Natomiast no jak pokazuje Ukraina, i to też już wyraźnie widać, że dla Rosjan posłanie 20 kalibrów w elektrownię to nie jest problem. Nie? Tak. Choćby po to, żeby pogorszyć standard życia w państwie, jakieś zadowolenie społeczne. A wtedy można już jakaś podstawa, żeby coś
coś sobie pomyślać, tak, nie? Pod względem politycznym. Działała zintegrowana obrona przeciwlotnicza, no to zabawa robi się dużo, dużo, czy zabawa, przepraszam za wyrażenie, tak, ale to wtedy poziom komplikacji, jeżeli gra. Chodzi o porażenie infrastruktury krytycznej kraju jest zdecydowanie trudniejsza. Jak pokazuje Ukraina, obrona przeciwlotnicza jest w stanie wygrać z takim zagrożeniem, no bo obrona ukraińska przeciwlotnicza wygrała. Chociaż pamiętajmy, że Ukraińcy mieli najsilniejszą obronę przeciwlotniczą w Europie po Rosjanach. Cofając się na przykład o rok, znaczy słuchajcie, bo my pod względem naszej obrony przeciwlotniczej, my robimy od pewnego czasu wszystko to, co trzeba, tylko że jak w zasadzie każdą kwestią dotyczącą modernizacji sił zbrojnych, to się nie robi, zmiany nie są od razu, nie? Tak. I jeżeli byśmy się cofnęli o rok czy półtorej, i to nie jest taki krytyka działań, które jest sprawdzane na przykład od 2-3 lat, ale jeżeli cofnęlibyśmy się o półtorej roku i porównali przed wybuchem wojny stan naszej obrony przeciwlotniczej i ukraińskiej, no to, to nie jest półka niżej. Bo i pod względem jakby ilościowym, i pod względem jakościowym. Nie wiem, 1/20 ukraińskiej hotelki, może mniej nawet. Stan, w jaki, do jakiego doprowadzono naszą obronę przeciwlotniczą. Przez 30 lat nic nie robiono. Tak, erozja zaczęła się w ostatniej dziesięciolatce Układu Warszawskiego. Kiedy już nie było kasy. Kiedy PRL nie miał kasy na przezbrojenie, tam proponowano. Na Bułki i na S-300, czyli to, co mają Ukraińcy, tak? W sumie można tak powiedzieć. Tak, nie? W zasadzie tak. No. Więc, no ja jeszcze miałem. Tory chyba musimy sprawdzić, ale torów... Ja nie wiem, czy oni je nie sprzedali, bo coś tam coś by mieli, było, ale... Tak, Tunguski mieli i zachowali, natomiast torów chyba parę też mieli. No, Ukraińcy, słuchajcie, mieli S-400, czy dalej mają S-300W, które zmodernizowali do W-4, mimo że przez jakiś czas je wycofali, czyli Ukraińcy no, mieli działające... Znaczy, do W-4 oni nie zmodernizowali, bo nie mogli, ale zmodernizowali w ten sposób, bo W-4 to już jest, wiesz... Dobra. Natomiast oni je wycofali na pewien okres, ale chyba po 2014 roku dwie baterie przywrócili, no i pomiędzy, że wyremontowali, to podnieśli na tyle, ile mogli. Bo znowu, słuchajcie, jakby Ukraina te zdolności, które miała, to miała pod względem tego, co budowała w składzie tej obrony przeciwlotniczej, a te, których miała, to nie. Więc wiecie, ta modernizacja była no, w granicach i możliwości. To tak, wiecie, jak nasze S-75, czy S-125, czy S-200, no, na ile mogliśmy je zmodernizować, na i tyle je modernizowaliśmy. Tak? Natomiast no, Iskandery spadające na Kijów musiały się napocić. Tak, to jest ciekawe, nawet aerobalistyczne, bo się okazuje, że Rosjanie, słuchajcie, lecieli na grubo. Oni strzelali salwami Iskandery. Iskandery były w najlepszych możliwych wersjach wypuszczone na Kijów i faktycznie... Wszystkie możliwe wabie, które miały Iskandery, były wypuszczane, tak? Więc tam dochodziło do naprawdę, nawet jak na Rosjan, poważnych prób przełamania obrony przeciwlotniczej. Symbol, nie? Można jednak powiedzieć, że takie wygaszenie kompletne Kijowe, czy coś, to byłoby dosyć mocnym symbolem. Tak. I skończyło się na irańskich dronach finalnie. Tak. To jest też w miarę upadku Rosjan. Tak, ale wiecie, znowu, bo to już w zasadzie no właśnie przy każdej sytuacji, to są sytuacje, które są jakby logiczne przy potencjale sił zbrojnych, to nie oznacza, że nawet jeżeli my za 10 lat będziemy kontynuować tą drogę tej modernizacji obrony przeciwlotniczej, to że to będzie nie przeciekający parasol, tak? Który odbije wszystko i nic. Nie. Jest kwestia tego, przed jak dużą ilością zagrożeń, środków napadu powietrznego można się obronić i jakim kosztem dla agresora potencjalnie będzie, żeby taką tarczę spróbować pokonać, tak? Że coś przecieknie, tak, dlatego jest ileś warstw. Wiecie, no to tak, kurczę, no jak grając w piłkę nożną, no kurczę, jest ilość, jest pomoc obrońca, bramkarz, zawsze coś wpadnie, tak? To jest kwestia jednak, żeby nie było tego za dużo. Więc to jest miarą jakości obrony przeciwlotniczej. No i jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o pokonywanie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej, to mamy Amerykanów, którzy są klasą samą dla siebie, chyba trochę Żydzi. Tak, jak na ich lokalne warunki. I potem, no może Francuzi, tak realnie Brytyjczycy. Wiesz co, Europa, jakby Brytyjczycy mieli potencjał, bo oni mieli jeszcze alarmy. Wiesz co, że najbliżej będą Włosi. Włosi? Mhm. O, to mnie zaskoczyło. Bo Włosi w kwestii, oni za Tornada EDS wprowadzają F-35, ale to oni jest argument. Są... Wiesz, tylko że samolot, to znowu sprowadzamy to do samolotu, nie? To nie jest wszystko. Bo Włosi chyba są w tej chwili jedyną nacją, znaczy z Izraelczykami to nigdy nie wiadomo, którzy razem z Amerykanami ćwiczą na F-35, faktycznie, wiesz, wsadzili te samoloty w eskadry, które były przeznaczone, albo wsadzają, można powiedzieć, do zwalczania obrony powietrznej, tak? Więc jakby zadanie tych maszyn jest w ten sposób narzucone, bo nam też można dać albo Holendrom, albo Brytyjczykom te maszyny, tak? Ale jeżeli nie wyszkolisz tych ludzi w ten sposób, nie będziesz ich uczył choćby
razem z Amerykanami na przykład, no to będzie trochę gorzej, tak? Niemcy chcieliby, bo cały czas śni o tych, wiesz, growlerach na Super Hornetach, tak? No ale to się gdzieś rozeszło. Wracamy do F-35. Wiesz co, to jest pod względem Europy i zwalczania obrony powietrznej, to mamy jakby dwa pierwsze, co może to przywrócić, to są ogólnie F-35, tak? Które są narzędziem, będą narzędziem o wiele bardziej powszechnym, ale one w porównaniu na przykład z maszynami walki radioelektronicznej, jakby one mogą działać, ale w pewnych pasmach. One nie pokryją tak szerokiego spektrum. Australijczycy growlery zostawili obok F-35. Mają. No to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś by chciał sobie wymyśleć kwestię walki radioelektronicznej, a potem jakby już set i dead, czyli zwalczania jakichś tam emitorów i tak dalej, no to najlepiej mieć, no nic innego nie wymyślisz w tej chwili, growlery. No i F-35 z jakimiś tam bombkami. Ciekawe, czy powstaną F-35, które zastąpią growlery. Ja sądzę, że to będą bezzałogowce, wiesz? W zasadzie. I to jest druga kwestia, którą Europa może i Brytyjczycy mogą fajnie wejść. To jest coś, co na przykład przenosi sobie F-35 i zrzuca, tak? Czyli tak, są te pociski Spear, które w ramach tej pierwszej generacji mają być po prostu pociskami manewrującymi, stosunkowo tanimi, ale mają być Spear J, czy jak one się tam, czy Spear EW, które mają być latającymi emiterami zakłóceń. I w tym wypadku, wiesz, to nie jest growler, ale pamiętaj o jednej rzeczy, jeżeli ty jesteś w stanie F-35 podlecieć w miarę blisko tego emitera, zgeolokalizować go i potem te swoje bezzałogowe, ja nie wiem jak to nazwać, pociski, czy drony, czy wabie, zwał jak zwał, stosunkowo blisko tego emitera podpuścić, to wtedy jednak skuteczność i zakłóceń może być podobna, tak? No bo growler nie podleci na 20 km do 9,96 M6 i nie będzie zakłócał. Znaczy, może i podleci, ale to się szybko skończy. Tak. Więc ta piąta generacja plus właśnie przenoszone w komorach albo Malde J u Amerykanów, albo Spear EW mogą jakby troszkę te inne kraje przywrócić, nie? No, to jest ciekawa sprawa z amerykańskimi Maldami, tak? Kiedyś liczyliśmy, ile Amerykanie są w stanie zrzucić Maldów w ogóle z klucza B-52, tak. Nie? To wychodziło, że to jest jakaś chora liczba wabi, które w zasadzie na ekranach radarów będą się zachowały jak normalny samolot albo pociski manewrujące. W najgorszym wypadku, już nawet nie jak samolot, no to Maldy, to trudno na przykład porównać Maldy, no nie wiem. Wklejmy widzą, żeby wiedzieli, co, czym jest Malta. Właśnie będę miał dużo wklejania. Dużo wklejania. Francuzi mają bardzo ciekawy sposób przełamania obrony przeciwlotniczej, puszczą tego ASMPA z głowicą jądrową i przełamią. Tak. To też jest ciekawy akcent. Chińczycy są wielką niewiadomą. Tak, Chińczycy nie wiadomo co. Tak, to są wielką, ale myślę, że w tej chwili... Rosjanie już są wielką wiadomą. Rosjanie już są wielką wiadomą, to jest rozczarowanie dekady. Ja, wiecie, jestem gościem od pancerki, ja wiedziałem, gdzie oni mają mocne i słabe strony i to się tam mniej więcej sprawdziło. Natomiast jeżeli chodzi o jako gość nielotniczy, no to miałem zdecydowanie lepszą opinię o rosyjskich zdolnościach, to ty śmiałeś się ze mnie, dla ciebie jestem procent racji, nie? Ale słuchaj, ale okazało się, że nawet najgłupszą rzeczą, jaką rzuciłem Dawidowi, to było to, że Rosjanie zrobią autostradę śmierci Ukraińcom gdzieś tam między... Jak Amerykanie za pustynnej burzy. Tak, i że tak będzie, wiecie, cały odwód będzie rozwalany przez Rosję. I minął rok, ja podejrzewam, że jakby policzyć, to dalej przez ten rok ta autostrada tak średnio, ale wiecie, to jest ogólnie pocieszające w naszej, tym, że w zasadzie prawie wszyscy się przeceniali, tak? Tak. Jednak lepiej być jednak w błędzie w dobrym towarzystwie. Nie? To co odwalili tak, Rosjanie w powietrzu, to wiecie to. Znaczy inaczej, że ich samoloty myśliwskie w sumie się sprawdziły, tak? Wobec przeciwnika tak słabego jak Ukraina w powietrzu. Natomiast to, co wszystkich zaszokowało, to że Rosjanie, no ten u nich, ten zduszenie obrony przeciwlotniczej i potem jej zniszczenie, no to wygląda... Wiesz, no to jest, taki, to jest nawet nie jest wczesny Saddam, tak? Tak, serio, to znaczy, nie są te... Chyba w sumie najlepsze określenie, jakie ja słyszałem, to takie, że Rosjanie nawet teraz nie osiągnęli poziomu, który mieli Amerykanie w Wietnamie przy zduszaniu obrony przeciwlotniczej Wietnamu Północnego, nie? Słuchajcie, bo to znowu, ale żeśmy poszli w dywagacji, ale... ale to co w podcaście mówiłeś o czołgach, nie? Że działa milimetr pancerz, ale w kwestii jakby... Choćby, no właśnie, najpierw walczenia w przewagi w powietrzu. Uwaga. Moment, bo na podcaście Dawida mówiłem, że właśnie najmniej istotne w przypadku czołgów są te milimetry pancerza, stali, armata i tak dalej. Ważny jest system, czyli dowodzenie, wyszkolenie załóg, łączność, logistyka, a potem dopiero bawimy się w milimetry stali, pancerza, armaty, bla, bla, bla. Nie? Tak. Dobra. Taki był kontekst. I teraz tak. W kontekście jakby tłumienia
albo niszczenia obrony powietrznej, tak? Bo to jest albo set, albo dead. Czyli zduszenie to, w sumie. Zduszenie to jest... Słuchaj, to w ogóle jest fajna seria podcastów takiego amerykańskiego lotnika, który pokazuje różnicę pomiędzy siłami powietrznymi, gdzie oni to robią w kontekście niszczenia obrony przeciwlotniczej, a Marines, którzy nie mają na tyle zasobów, żeby ją zniszczyć. Oni mają wykonać zadanie, a ta obrona przeciwlotnicza ma im się nie wpychać w to. A co będzie potem, to już jest nieistotne. W każdym razie chodzi o to, że Amerykanie jakby na początku konfliktu wietnamskiego nie mieli jakichś, słuchajcie, bardzo wyspecjalizowanych środków, tak? Ale te środki przyszły wraz z doktryną, bo choćby na początku jednak zwalczanie OPL-ki wietnamskiej polegało na samym początku na tym, że faktycznie były siły, które były siłami bombowymi, były siły, które symulowały nalot, które miały dać się opromieniować, była jakaś powiedzmy jedna maszyna, jakiś tam C-130 albo inna maszyna, która wykrywała emisję i były zwykłe maszyny z bombami kasetowymi, które... I słuchaj, czym to się różniło od innej maszyny, która była 100 km dalej? Tylko zadaniem, tak? I wyszkoleniem pilota. Więc jakby od tego się zaczynało. Oczywiście potem, kiedy ci piloci uznali, że a, potrzebujemy tego, żeby stłumić taką OPL-kę, fajnie, jakbyśmy mogli mieć pocisk przeciwradiokolesny, więc je opracowano. Ale to nie, że wiesz, podwiesisz właśnie pod Su-30 czy Su-35 pocisk przeciwradiolokacyjny i jesteś w stanie to robić. Rosjanie właśnie dowiedzieli, że nie są w stanie, tak? Tak? Z drugiej strony to, co wcześniej mówiłem, że jeżeli na przykład Włosi czy Brytyjczycy kupią sobie pociski Spear, a nie tam Spear 3 EW i to będą dalej F-35. Takie same będą stać u nas, Holendrów, Norwegów, gdzieś tam. Pojadą sobie na Red Flags, polecą, tak? Będą współpracować ze swoimi maszynami z innego ugrupowania i będą się w tym kontekście ćwiczyć, to okazuje się, że tak, że oni będą, uzyskają zdolność zdławienia obrony przeciwlotniczej albo jej zniszczenia, tak? Czyli zadania, tak? A środki, okej, też, ale bez odpowiedniego wyszkolenia, bez jakiejś doktryny użycia tego, no to wiesz, no to można się obwiesić harmami albo czym tam przyjdzie, no i... Nie będzie to fajnie wyglądać, ale no tak. Będzie działać jak u ruskich. Tak. No może po prostu znaczy, więcej... Rosjanie jeszcze mieli koncepcję przełamywania obrony przeciwlotniczej z tego, co pamiętam, uderzeniami rakietowymi, tylko właśnie tak, bo ktoś to chyba to stwierdzili, że nie ładowali, ten, za dużo gier się naoglądali wojennych i ładowali wszystkie punkty siły w rakietówkę, po czym się okazało, coś że to tak nie do końca by... tak działa, nie? I wiesz, no bo za, jakby oni chyba, nawet oni uwierzyli w magię amerykańskiego kina, tak wiesz... Tak, to trochę prześmiewczo. Natomiast słuchajcie, dobra, koniec naszego takiego... Ja bardzo czekam na opracowania poważne, które podsumuję jakby... Mam nadzieję, że się doczekam, tak? Na przykład za 2-3 lata. Faktycznie powietrzną warstwę konfliktu na Ukrainie. Bo to będą ciekawe rzeczy. Sądzę, że jest bardzo dużo materiałów. Tylko, że one na przykład przez stronę ukraińską na pewno jeszcze nie są wypuszczane. Tak. Tak samo przez siły zachodnie. Mogę nawet, słuchajcie, pod względem tych sił rozpoznawczych, to co Amerykanie wiedzą, wśród tych wycieków pojawiły się jakby te ile środków rozpoznawczych, bezzałogowych i załogowych, faktycznie zaangażowanych, tak? Mówimy o tych wszystkich slajdach. Tak. I to jest kilkukrotnie większy potencjał niż my widzimy, że jest, to też jest w sumie oczywiste, tak. Więc naprawdę warto będzie poczekać, bo to będą bardzo ciekawe materiały, nie? Tak. Znam się zrobiła piękna dygresja od polskiej obrony przeciwlotniczej do Wietnamu, ale nawet nie będziemy tego wycinać, będziecie mieli po prostu luźną gawędę dotyczącą tak, tego. Tak, nie mającą za dużo wspólnego z tygodniówką. Tak, ale nie, no zaraz wracamy do tygodniówki, okay. Naszej tygodniówki. A czy byłby Posejdon? Coś jeszcze z polskiego tego podwórka? Z polskiego podwórka, znaczy... Czy wiesz, to z polskiego podwórka to jest trochę rzeczy, na przykład będą zamówione w Tarnowie karabiny wyborowe Thor, tak, z tego co pamiętam. Słyszałem, kolejna partia, nie? Kolejna partia, też bardzo przydatny sprzęt, bardzo potrzebny i fajnie, że trwa ta generacyjna wymiana karabinów wyborowych, zwłaszcza 12.7. chyba, czy nie? Jak to, bo jest strzelec wyborowy. Wielkokalibrowy karabin wyborowy, okay. W KW, nie? Bo wiesz, bo chodzi mi o to, że jakby u nas są jakby tak snajper, znaczy jest różnica między strzelcem wyborowym a snajperem. Ale nazwa karabinu jest karabin wyborowy. Okej. Okay. Tak. No i to jest kupowane w Tarnowie, z tego co kojarzę. Tak. Więc, to jest jakieś któreś już wersja, nie? Wiecie, w ogóle fajnie, że produkowany jest u nas w zasadzie komplet broni strzeleckiej. Rusza się kwestia oporządzenia i znowu no, można się śmiać, że to oporządzenie, nie wiem, jest takie albo siakie, że żołnierze chcieliby coś innego, ale w końcu się rusza, tak? Że tak lepszy jak to niż lubawka. Ostatnio, że tak, że piórnik Stachowiak odejdzie w końcu do lamusa. Z takich polskich, znaczy tak myślę, czy... Nie, myślę. Że tutaj... Zostały jeszcze jakieś tam zagraniczne kwestie. Zagraniczne. Wiesz co, pierwsze, że Szwedzi
zamawiają Acherony. Nie wiem, czy widziałeś informację. Dziwię się, to jest bardzo dobry PPK. PPK, czyli to jest następca, znaczy następca, to jest przebrandowany MMP francuski. Tak. Czyli słuchajcie, ciężki PPK. Wariacja na temat spajka, nie? Tak. Tylko większy, cięższy. Kurczę, by to powiedzieć. Idea jest spajkowa, natomiast on jest mocno różny od spajka. Przede wszystkim ma wsadzoną tam naprawdę potężną głowicę, bo jednak NVIDIA robi fajne głowice. Co by nie mówić, głowicowo oni są potęgą. Ciężki PPK naprowadzany po światłowodzie, daleki zasięg, bardzo zaawansowany seeker głowicy, bardzo zaawansowane kamery w celu, w tym module celowniczym. No i Finowie kupili, no bo to faktycznie, jeżeli się nie chce kupić z Izraela, no to jest w sumie jedyna w tej chwili sensowna opcja, nie? Jeszcze chyba Korea Południowa, nie? Nie chcę podpowiadać. Pierbolty jakieś takie? Bo ja słyszałem, że tam też są światłowody, nie? Nie wiem, musiałbym sprawdzić. W ogóle okazuje się, że zrobienie PPK, który jest naprowadzany światłowodem, jest potwornie ciężkie. Tak. A pomyślałby człowiek, że odwrót, nie? Że nie, to jednak okazuje kabelkiem. Się, że ten światłowód nie, bo jego rozwijanie, żeby to było niezawodne. Okej, że taki kwestia mechaniczna, tak? Tak, tak. Te śmieszne kabelki, o które się potykaliśmy na poligonie, to tak okazuje się, że to nie, że ta, wiesz, ta nitka ariadny to jest podobno potwornie ciężka do wykonania, nawinięcia i takiego skonstruowania, żeby to się zawsze niezawodnie rozwijało. No tak, a nie, że... No kurde, ciekawe. To no, się okazuje, nie... że i tak samo jak się gadało z ludźmi, którzy w jakiś sposób byli wokół programu Moskita, no to wszyscy mówili, że kamera termalna ok, naprowadzanie, aerodynamika, nawet głowica, dobra, no celu, dobra, to się ogarnie, nie? To tak, tylko wszyscy się drapali po głowie i mówili, kurczę, dobra, ale jak ten światłowód zrobić, nie? Że są firmy w Polsce, które są w stanie komponenty wyprodukować do naprowadzania po światłowodzie, łącznie ze światłowodem, ze szpulami, ze wszystkim. Natomiast okazuje się, że co z tego, że masz komponenty, jeżeli sposób złożenia tego i zaprojektowania jest na tyle specyficzny, że albo robisz reverse engineering spike, albo no to nie działa. No tak, a wiesz, skrócie, jednak nie? Jak już funkcjonujesz w zachodzie, a nie na dzikim wschodzie, to jednak nie możesz sobie na wszystko nie pozwolić, możesz, nie? Nie możesz. Bo jakbyśmy Rosjaninem czy coś, to sobie... Tak, ale to i tak nie wychodzi, nie? No, na przykład Chińczycy dalej nie są w stanie zrobić reverse engineering światłowodu. I kopiują Javeliny pierwszych serii, no bo no tak, taniej bez... proste. Dla nich przynajmniej. A propos Javelinów, znowu mi się hejt odpala na Javeliny. Informacje z Ukrainy są dość ciekawe, a mianowicie okazuje się, że Javeliny pierwszych serii mają za krótkie łapki, nie? Okazuje się, że zaczynają Ukraińcy płakać za stugnami, ponieważ stugna ma zasięg tam prawie 5 km, czyli w zasadzie nawet ponad 5 km stugna. Natomiast Javeliny tych wersji, które trafiły na Ukrainę, mają zasięg, no, powiedzmy, 2,5 km. O! Tak. Bo to ostatnio o tym w podcaście mówiłeś. Tak, 2,5 km. Tylko tak wiesz, tak. Potem to dopiero do mnie dotarło. I nagle się okazało, że Rosjanie się wycwanili i są i stoją w stanie poza... stać czołgiem 4-5 km od, i strzelać czołgowymi PPK o zasięgu 5500 km. I Ukraińców szlak trafia, bo tak, stugny się skończyły, a stugnami oni sobie mogli taki czołg mógnąć, nie, na tych 5 kilometrach. Tak. No, szczególnie, że stugny miały potężną głowicę, tak? No, to był argument. Tak, bo tam jest więc tysiąc, nawet od frontu, bo to zawsze, wiesz, jest wyzwanie, ale... No, ale to dmuchniesz taki czołg, no to ma problem, tak? To jeżeli chodzi o kwestie związane z Javelinem, to wam jeszcze opowiem na Javelin versus Spike drugiej części i dlaczego Ukraińcy płaczą za stugnami. No dobra, kwestia morska ostatnia. Kwestia chyba. Morska. Słuchajcie, dzisiaj pojawia się pierwsza z trzech części wspólnego jakby dzieła takiego materiału stworzonego wspólnie przez dziennikarzy fińskich, duńskich, szwedzkich i norweskich odnośnie aktywności rosyjskich cywilnych państwowych, ale też rosyjskich prywatnych jednostek pływających wokół całej infrastruktury krytycznej tych czterech krajów, ale powiedzmy, że infrastruktury krytycznej Europy Północnej, bo to też dotyczy na przykład Morza Północnego, tych wszystkich farm wiatrowych i tak dalej. To się nazywa Shadow War, tak? Tylko że to jest dosyć swobodne tłumaczenie z tego, w jakich językach to powstało. Miejcie to na uwadze. To jest pierwsza z trzech części. Na BBC jest skrócona kwestia. I słuchajcie, ci dziennikarze jakby prześledzili przy współpracy z norweskimi szpiegami, funkcjonariuszami wywiadu emerytowanymi, ale tam też wywiad wojskowy norweski też jakby udzielał pewnych informacji na pytania, nie? I brytyjskimi trasy jednej i drugiej jednostki, jednej cywilnej po prostu jednostki handlowej, drugiej należącej okrętu pomocniczego floty bałtyckiej, który w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zaliczał trasę po wszystkich po kolei tych łącznikach poszczególnych farm wiatrowych na Morzu Północnym, nie?
I pięknie został wyrysowany, jak tak interesował się holenderskimi, belgijskimi, duńskimi, potem skręcił do Wielkiej Brytanii, potem z powrotem do Norwegii. I najlepsze, że ta jednostka wcześniej, ona nawet była na norweskich wodach terytorialnych czy na innych, Norwegowie na przykład prowadzili jakieś inspekcje, tam były znajdowane jakieś radiostacje, tego typu rzeczy, ale na przykład były pozamykane pomieszczenia, oni mówili, że tam jest jakaś kwarantanna, jakieś inne rzeczy, nie mogą wpuszczać. I te jednostki od kilku dobrych lat w ten sposób działają i norweskie służby na przykład wypowiadały się na pytania tych dziennikarzy, że one traktują tego przygotowywanie do działań sabotażowych. Że zwyczajnie Rosjanie w każdym momencie mogą przeprowadzić w przypadku jakiegoś tam przekroczenia progu bólu, trudno to powiedzieć, wiesz, z perspektywy rosyjskiej, gdzie ten próg bólu jest, zwyczajnie jak najbardziej jest możliwy sabotaż zorganizowany iluś farm wiatrowych, gazociągów na Morzu Północnym, na Morzu Bałtyckim, należących do krajów NATO, tak? I nic właściwie z tym nie zostało przez tyle lat zrobione. Jestem ciekawy, bo to są jakby trasy tych dwóch jednostek, nie? Ale to jest jedna część z trzech. Jest jeszcze zapowiedziane, że będzie kwestia jakby rosyjskich naziemnych instalacji na terytorium tych krajów, nie? Też, tak. Przez prywaciarzy, tak? No tak. Możesz sobie kupić działkę w pobliżu bazy, tak? Morskiej, tak. Czy terminala. Pamiętajmy, że u nas też by to już u kwestia też chińska. Były takie, nie? Działki pokupowane i tak. Przez Rosjanie, przez Chińczyków. Tak, tak, tak. I były kwestia portów w Gdyni i tak, tak dalej. Więc pierwsze wam polecam pierwszą część tego reportażu, mimo że trzeba się bardzo namęczyć pod względem przetłumaczenia tego, a dwa, że sami czekamy na dwie kolejne części, bo to jest chyba pierwsze w ten sposób ujęcie, ci dziennikarze nawet podpływali do tych jednostek. Tak, tak. Widać, że wczuli się. Naprawdę to jest kawał dobrego dziennikarstwa, naprawdę. Tak, tak, tak. I jestem ciekawy, wiadomo, są pewne ograniczenia związane z translatorem, z tym, że na przykład ten materiał wideo jest tłumaczony, no, tak, plus minus, ale bardzo fajna kwestia, bo mam wrażenie, że ta kwestia jest wręcz inspirowana przez skandynawskie służby. Że bicie na alarm. Powstało coś takiego, że powstał jakiś pomysł, słuchajcie, trzeba powiedzieć, bo to, że my formułujemy zamknięte raporty, które trafiają do określonego grona, to jest jedno, ale trzeba być może publikę uświadomić, społeczeństwo, bo w tym momencie nasze działania rządowe będą logiczne, tak? Bo my musimy zrobić to, ponieważ. Mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo porządnie zrobiony artykuł i tam musieli faktycznie specjaliści wojskowi, którzy na przykład dostali albo materiały bez klauzul. Tak, albo zgodę. Albo zgodę na udostępnienie jakichś tam konkretnych informacji. Więc ja zamieszczę link, to się sami zapoznacie. I co? Chyba to tyle. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Drodzy widzowie, dziękuję bardzo, że byliście, że oglądaliście to, co dla was przygotowaliśmy. Wybaczcie nam lekki nieogar ostatnio, ale dzieje się bardzo dużo. No i oczywiście z tego miejsca wielkie, gorące podziękowania dla patronów, którzy wspierają mój kanał w programie Patronite. W tle plansza z podziękowaniami dla was. I pamiętajcie, że możecie wspierać Dawida w jego kanale Patronite. Na dole w pierwszym komentarzu jest link do Patronite'a Dawida. Słuchajcie, widzimy się albo przy okazji odcinka z Mewą, który albo już był, albo za lada dzień dosłownie będzie. No i oczywiście w weekend będzie raport z Ukrainy. Obserwujcie kanał. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.